Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym poruszyć tutaj problem zwolnienia po ustaniu zatrudnienia i związane jest to z następującym zapytaniem, jakie otrzymałem. Witam. Pana porady bardzo chwalę. To co Pan robi, Pana porady. Chciałem spytać, ile mogę chorować po ustaniu zatrudnienia i czy mogę wnieść 30 dni zwolnienia, czy więcej, to znaczy ile ponad 30 dni. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam i z góry dziękuję. No, jest kilka warunków takiego zwolnienia lekarskiego. Jednym z nich jest wymienione co najmniej 30 dni ciągłego zwolnienia. Tym niemniej inne są równie istotne. Niezdolność do pracy musi powstać nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu zwolnienia chorobowego, czyli 2 tygodni od zwolnienia nas z pracy. Czy jeżeli nasza umowa o pracę skończyła się 31 października, to pierwsze zwolnienie od 15 listopada jest już bez sensu. Jest jednak pewien wyjątek dotyczący chorób zakaźnych o okresie wylęgania dłuższym niż 14 dni, ale nie później niż 3 miesiące. Bla, 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 bla.